Gdzie na osi liczbowej jest 30. Na tej osi liczbowej widzimy, że od zera w stronę dodatnią na wysokości pierwszej kreski nie ma jedynki, tylko trójka. Odległość od kreski do kreski to 3. Poszukajmy 30. Tu już jest zaznaczone 3, tu będzie o 3 więcej, czyli 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Inny sposób na znalezienie na tej osi 30. Jeżeli każda z tych kresek oznacza o 3 więcej, to żeby dojść do 30 od zera, potrzebujemy 10 kresek. 30 podzielone przez 3 równa się 10. No to policzmy 10 kresek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Następne zadanie. Gdzie na osi liczbowej jest 24? Tak samo jak poprzednio, każda z kresek oznacza o 3 więcej, czyli 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. I jeszcze jedno, teraz każdy zaznaczony na osi odcinek to 4. Dodajemy co 4. 4, 8, 12, 16, 20. Inny sposób. Jeżeli odcinki na osi od kreski do kreski oznaczają 4 jednostki, to żeby dotrzeć do 20 potrzebujemy 5 odcinków: 1, 2, 3, 4, 5. Tak czy inaczej wychodzi 20.